napisaliśmy z naszą wspólną zresztą koleżanką Anetą Załazińską taką książkę o retoryce dla dzieci, która jest właściwie zrobiona na zasadzie przykładów, takich sytuacji, w które dzieci wchodzą i jak sobie w tych sytuacjach radzić i jak na przykład przekonywać rodziców do różnych rzeczy, na których nam zależy. Jeden mój kolega zadzwonił do mnie z awanturą, że go dzieci przekonały do czegoś, na co w ogóle nie miało ochoty.